Ciekawe co tym razem. Ale wyjrzy, że to jest chyba rzecz, na którą dość już chwilę czekałem, bo zamówiłem raz. Dostałem wiadomość od sprzedawcy, że niestety anulujemy zamówienie, bo nie jest w stanie mi zapewnić towaru najlepszej jakości. O! Sonos, dwie sztuki. Z tego Sonosa już mam trochę przekaźników różnych. Rozmaitych właśnie do, po Wi-Fi sterowanych. Z tym, że te przekaźniki miały to do siebie, że jak stracą zasilanie, to się rozprogramowują. A tutaj mamy przełączniczek. O. Neutralny. Linia wejścia i linia wyjścia. To co to się to tutaj odstawia? A no tak, to tutaj jeszcze będzie dzisiaj w takim razie ta interwencja elektryczna, bo tutaj Norwescy. Norwescy ci, no jakim tam jest, elektrycy to tutaj pokazali. No bo na dole w audioroomie jest, no jest lipa. Siedzi się w środku i żeby normalnie wyłączyć światło trzeba wyjść na zewnątrz. To jest w ogóle jakaś masakra. Okej. Czyli sprawa de facto dość prosta do podłączenia. Aha, ale to miało być szkło. Że glas. Szkło. Ha, myślałem, że plastik, ale szkło. No to spoko. To w takim razie będzie pewno unboxing z montażem. 2 ampery max. Wi-Fi 2.4 giga. No ale to 2.4 też mam sieć. No to spoko. A jeden na zaś. Nie będę musiał wstawać. Fajnie. Ładny. No to co? Maskownica zdemontowana. Zaraz zobaczymy. Co tu mamy? Plusik. Plusik, który jest przed, który jest po. Tutaj jest po przełączniku. Czyli czarny dojście. Biały po przełączniku. Idę szukać bezpiecznika. I tak oto nastała ciemność. Co prawda ciemno jest, ale kontrolnie. O, ja tu się trochę cykam. Nie muszę chyba jak niewolnik klęczyć tutaj jak ani jak inny kościółkowy. Zaraz zobaczymy co to tam jest. Strach się bać. Po tych tutaj majstrach. Szkoda, że dłuższych nie było, chociaż nie, nie takie długie. Okej. Czyli mamy co tutaj? Wagę. Raz. Tutaj wygląda na to, że tak, tutaj mamy wejście, tu wyjście, od czego tutaj jest jeszcze jeden kabel, czy
czyli stąd będzie trzeba jeszcze poszukać chyba inną troszkę złączkę. To jest linia, linia do lampy i stąd trzeba jeszcze sobie wyciągnąć jeden neutralny. To nic, idę poszukać gadżetów. No to co, znalazłem sobie przelotkę. Nie jest to wago, ale jest na ile wyjść? 2, 4, 5, więc powinno być ok. Kabeleczek i co ciekawe, wypreparowałem to z takiego tutaj tego kabla elektrycznego. Nawet nie wiedziałem, że kable elektryczne są ekranowane. A, ciekawe. A czy, że są ekranowane, to może i mogły być, ale nie spotkałem po prostu wcześniej. Pyk. 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 No. I zaraz zobaczymy, jak to tutaj będzie się miało. Do tego, na ile to tutaj będzie chciało wejść. No ciekawe. Może być, że to będą problemy, bo to nie jest drut, tylko kabel. A jak go tutaj troszkę zawinę, to może i to zadziała. No to poupychane. Minusik wyprowadzony. Zobaczymy, czy tutaj... No to ma być. Że tak powiem, mamy zrobione. Czarne dojście, białe wyjście. Piszczy bieda. Nic. Wkrętek. Mnie tutaj mogła później inkwizycja i pogotowie interwencyjne profesora Miodyka dopaść. Więc już się poprawiam. Wkrętek płaski. Dobra, no to tutaj mamy in. Widzicie, tylko tu jest jakiś farfocet sterczący. Aha, a ja to już widzę, że na dwa multitule robię. Ale od przybytku głowa nie boli. Okej. Okay. Tutaj... Ja nie wiem, ja wy z prądami to się, moi drodzy, lubujecie, czy tak raczej umiarkowanie. Ja nie jestem jakimś miłośnikiem prac elektrycznych. Dobra, tutaj mamy in. To zaraz go tutaj. Aha, a może zanim coś, to ja sobie jeszcze otworzę cały ten przełącznik. Żeby się nie okazało, że on się po prostu rozsypie przy próbie otwierania, bo bym był mocno zawiedziony. Nie, dość, proszę, spoko. Jakie tutaj są normalnie układy? Przełącznik. No ale coś tam to Wi-Fi musi ogarnąć.
tylko będzie gorzej, jak się okaże, że miejsca jest już tutaj w puszce brak. Jak będzie kawałek kabelka. Chociaż no myślę, że żebym tutaj też czegoś nie urwał przy przykręcaniu. In, out. Wydawać by się mogło, że jest zakręcone. To nie wiem, czy to nie jest za długie, ale to kichałko. Ewentualnie jak będzie trzeba, to skrócę. Dobra. No to próba ognia, idę tam łączyć prąd. Ale tu patrzcie, czy się pioruny siarczyste, ogniste nie posypią. Nawet nie. I nawet jesteśmy w trybie parowania. Zaraz zobaczymy, bo apkę już w sumie mam. FL-Link. Taka apka. O, możemy zrobić w ogóle. Zresztą latarkę też można wyłączyć. Wyłączył się tryb parowania. Teraz jest ten Quick Mode. I zaraz zobaczymy. Leci. Szukanie urządzenia. 3 minuty może mu zejść. Szukam urządzenia. Znalazł. No to gotowe. Potrwa to kilka minut. Wyłączony. I włączony. Ha! I gitara. I w audiorumie ciemno, w audiorumie jasno. I oto się nasi po prostu bili. No i to koło chyba stówki. Taki przełącznik. Nie, nawet nie. A zresztą wrzucę w opisie. Ha! Także teraz ogieniek w audiorumie. I ogień włączony. Tam też, o. Pyk. I teraz ogieniek. Pyk. I audio room. Pyk. Elegancko. Ha. Spoko. Bardzo jestem zadowolony. No to chyba by było. No, ale co się tu osiepają, żeby to normalnie upchnąć w tą puszkę, to moja. I co? Pyk. Światełko włączone. Pyk, światełko wyłączone i z apki włączone, wyłączone. Gicior.